Dzień dobry, poniedziałek. Dawno nie piłem Franciszka, ale dzisiaj ciężko się wstało. Pierwsza kawa za chwilę, ze 4-3 wypiję. Tak, wiem, niezdrowo. No ale co zrobić? Jakoś ten dzień trzeba wytrzymać, przetrwać i jedziemy dalej. Ostatnio, dokładnie tydzień temu, byłem na spotkaniu takich przedsiębiorców zrzeszających przedsiębiorców, taki klub przedsiębiorców. I prelegentem na tym spotkaniu był m.in. pan Szczepan Bentyn, osoba, która mocno siedzi w kryptowalutach, w blockchainie, w tej technologii blockchain, i poruszył temat personalnych tokenów. Bardzo ładnie to rozwinął, bardzo ładnie naświetlił, jak to wygląda, jak z tego można korzystać. Personalne tokeny jest również temat, który poruszał mój wspólnik Arkadiusz. I ja do tego jestem oczywiście może nie tyle sceptycznie nastawiony, bo rozwiązanie jest fajne, tylko jak to później przełożyć w rzeczywistość. I sobie na szybko sprawdziłem, ile czasu zajmuje stworzenie personalnego tokena, i jak to faktycznie wygląda. Mi zajęło dosłownie może z 5 minut. Tak, stworzyłem personalny token, droga do coin. Zaraz wam pokażę. I jak na szybko widzicie, stworzyłem sobie 21 milionów tokenów. Droga do coin. Na razie oczywiście ma to jedna osoba, na Ethereum, wszystko prosto, łatwo i przejrzyście. No na razie opisu nie ma i opisu nie będzie, gdyż nie zamierzam tego nigdzie sprzedawać. Była to forma testu, sprawdzenia, jak to faktycznie wygląda. Rahim Black wspomniał, że chciałby iść w kierunku, że personalny token będzie tak łatwo zrobić, jak zalogować się na Tinderze, jak zarejestrować się na Tinderze. Wydaje mi się, że jest jeszcze łatwiej. Nigdy nie rejestrowałem się na Tinderze, nie wiem, jak się rejestrować na Tinderze. Znowu, wydaje mi się, że schemat jest podobny. Mail, nie mail, jesteś zarejestrowany. Tu trzeba przelać jakąś określoną kwotę pieniędzy, żeby stworzyć ten personal token. Trzeba mieć oczywiście Ethereum. Nie pamiętam, w jakiej kwocie, żeby była ta możliwość zaistnienia na tym blockchainie. Ale jest to mega łatwe, przejrzyste. I każdy chyba może to zrobić. Tylko co dalej? Co dalej z takim personalnym tokenem? Są dwie możliwości. Ja przynajmniej widzę dwie możliwości. Każdy sobie wybierze taką możliwość, jaka mu pasuje. To jest przyszłość, tylko pewne regulacje, pewne rzeczy muszą wejść w życie i te personalne tokeny będą z nami cały czas, wiecznie. Może się zdarzyć tak, że dziecko się urodzi, państwo nada, o tutaj panie Nowak, pana dziecka personalny token jest taki i tak. Jest taka oczywiście możliwość. Ale to daleka przyszłość. No może nie taka daleka, ale przyszłość. Pan Szczepan idzie w kierunku, oczywiście mamy te swoje personalne tokeny, musimy jakąś otoczkę zrobić, jakiś marketing, nie marketing. Ludzie muszą ci zaufać, bo zaufanie jest walutą. To się oczywiście zgadza, tak? Od tego powstała waluta, od tego zaufania. I teraz, żeby nasz token, nasza waluta miała jakąś wartość, musimy zdobyć to zaufanie, czyli osoby muszą kupować te nasze tokeny. I przez to kupowanie tych tokenów, ta cena na rynku będzie wzrastała. Na tym to wygląda. Tylko teraz, co możemy dać w zamian? No jeżeli, nie wiem, jesteśmy producentami książek, piszemy książki, trzymamy jakieś dobra, możemy dać jakieś dobro w zamian za token, tak? Ktoś kupi nasze tokeny, my później możemy mu dać książkę. Ale to nadal do mnie nie przemawia, bo zbieramy jakąś tam pulę pieniędzy. Ktoś kupuje tokeny, mamy powiedzmy ileś tam milionów złotych. No i co, to taki crowdfunding? A znowu, co możemy dać w zamian? Nie do końca. Poszedłbym bardziej w kierunku Rahima Blacka i to mi się mega podoba. Inwestujemy w dany token, w daną osobę, bo to jest nic innego jak inwestycja w daną osobę. I ta osoba ma jakąś wartość, tak? I na podstawie tej wartości wypłacamy dywidendy. Co roku zarabiamy jakąś kwotę, wypłacamy zyski dla osób, które inwestują, czyli tak jak na giełdzie. Jest inwestor, który inwestuje w akcje i później za rok, jeżeli akcje poszły do góry, wypłaca jakieś tam zyski. I to ma sens, tylko tutaj muszą być te regulacje. Na chwilę obecną te personalne tokeny to jest taka wolna amerykanka, tak? Taki bardziej marketingowy, nawet nie PR, ale marketingowy, taka zabawa sobie. Stworzymy personalny token, jest super, jedziemy w tym kierunku. I trochę czasu musi upłynąć, zanim to wszystko w jakiś sposób będzie sensownie rozwiązane. Nie na zasadzie, że właśnie zbieramy pieniądze i do widzenia, tylko trzeba dać wartość tym osobom, które kupują te nasze akcje. Bo nazwijmy to, to są akcje. Te personalne tokeny są akcje, coiny, ale to są akcje. Ale to jest przyszłość.
to jest bez wątpienia przyszłość. No i oczywiście część osób powie, o to takie sranie w banie, nabijamy komuś pieniądze, płacimy za jego jakieś wymyślone tokeny, jakieś pieniądze, jakieś coiny, jak zwał, tak zwał, nic z tego nie mając. No i właśnie tutaj wchodzi ta regulacja. Prawo musi być trochę dostosowane. Każda nowa technologia potrzebuje trochę czasu, żeby to prawo się zmieniło. Prawo nie nadąża za zmianami, które wchodzą w życie. Tak jest i tak będzie, niestety. Tutaj trochę czasu potrzeba. Ale jeżeli uda się to zrobić właśnie w kierunku tak jak jest spółka. Spółka ma akcje, tak? Spółka, która sprzedaje swoje akcje, nie robi nic innego niż właśnie te personal token, czyli pozyskuje pieniądze od inwestorów, którzy chcą inwestować w tą spółkę. Te pieniądze spółka natomiast obraca. Próbuje rozwinąć jeszcze bardziej tą swoją firmę, żeby te akcje były jeszcze droższe. Na tym to polega. I personalne tokeny robią to samo. Idę z założenia to samo co Rahim Black. Nie inwestujemy w firmę, bo firma może upaść. Załóżmy, jeśli wchodzimy sobie na giełdę, ta firma mi się podoba, ma fajne jakieś możliwości rozwoju, zainwestuję. Pół roku później, ciach, strach, pieniądze poszły w dupę, straciliśmy wszystko. Inwestujmy w osoby. Przykład, już nie mówię na swoim przykładzie, ale załóżmy, moją misją jest stworzenie 10 firm. Mam już chyba około 5, nie wiem, już nie liczę, ale załóżmy, że nawet jak będę miał 5 firm, któraś z tych firm upadnie. Ok? I teraz, inwestując w moją firmę, nie macie pewności, że ta firma upadnie. Znaczy, że ta firma zarobi, może ta firma upaść. Inwestując w osobę, macie większe prawdopodobieństwo, że nawet jak ta firma jedna upadnie, ta osoba stworzy drugą firmę, trzecią firmę, będzie przynosiła zyski, czyli ta jego wartość osobista wzrasta. I teraz, gdyby zmienić prawo na zasadzie takiej, że ja jestem w stanie z PIT-u 37, który właśnie sobie zrobię, wypłacić zyski, dywidendy osobom, które zainwestowały w mój rozwój, w rozwój moich firm, no to było idealnie. Inwestując w osobę mniej tracimy. Bo załóżmy tak jak Bill Gates czy inne osoby, które otwierały różnego rodzaju firmy i padały. Ale ta jedna była ta najbardziej zyskowna. I gdybyśmy inwestowali na sam początku kariery w jakąś tam firmę i ta firma by upadła, już nigdy więcej byśmy w ich biznesy nie zainwestowali i byśmy nie zarobili. Inwestując x lat temu w ich personalne tokeny, w nich jako osoby, tak, i czerpiąc później dywidendy z zysków, no to jakbyśmy wtedy zainwestowali ze $100, no to teraz byśmy ładne coroczne zyski sobie z tej inwestycji wyciągali. Także inwestujmy w osoby. To jest zdecydowanie lepsze niż inwestując w dane przedsiębiorstwo, w daną firmę. To jest fajny kierunek. To jest fajny kierunek. Wymaga trochę czasu, aż to wszystko w życiu zostanie wprowadzone. I wydaje mi się, że to nastąpi szybciej niż nam się wydaje. Wydaje. Czy ja mogę powtórzyć? Wydaje w jednym zdaniu. I tak, i nie. Niektórzy będą potrzebowali czasu, żeby ogarnąć, że ten świat się zmienia, że moment tego blockchaina całego, Bitcoina, to jest właśnie ten internet 2.0. Kiedyś było rewolucją powstanie internetu i dużo osób oczywiście tego nie ogarniało. Maila, po co mail, jak list można wysłać? Co to jest mail? Strona internetowa bez sensu, po co? Teraz nie potrafimy bez tego żyć. Blockchain, ja już nie mówię Bitcoin, tylko technologia blockchain, to jest internet 2.0, a za tym stoją różne rozwiązania, w tym właśnie ten personalny token. Ja sobie stworzyłem, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Jeżeli jakieś regulacje kiedyś się zmienią i będzie możliwość, że osoba, która zainwestuje w moje personalne tokeny, będzie mogła czerpać zyski z mojego PIT-u 37, to czemu nie? Na razie jest to taka wolna amerykanka, nic z tym nie robię, po prostu mam. Czy to jest fajne? Nie, po prostu mam. Stworzyłem, żeby wiedzieć, jak to wygląda, jak szybko się stworzy. Nie można o czymś mówić, nie mając pojęcia, jak to powstaje. No ale ktoś może powiedzieć, że PIT 37 to można sobie na koniec roku tak zrobić, żeby te zyski były jak najmniejsze, tak? Że samemu można robić specjalnie jakieś koszty, żeby później ta wypłata dywidend dla inwestorów była jak najmniejsza. No i właśnie tutaj jest potrzebna ta zmiana, nie tyle prawo oczywiście, ale sposób, ta może transparentność, nie wiem, inwestorzy muszą mieć wgląd w nasze finanse, żeby widzieli, że coś nie jest sztucznie robione, czy specjalnie są robione jakieś straty, żeby oni specjalnie ponosili jakieś koszty.
no, tu potrzeba czasu, ale to jest fajna, jeszcze raz powiem, fajna możliwość na przyszłość, żeby inwestować w ludzi. I znowu, to nie dla każdego, nie da się w zwykłego Kowalskiego inwestować, który pracuje w Biedronce, no bo ta jego wartość nie będzie duża, no nie miałbyś czego nawet nam tych dywidend robić, tak? Ale jak jest jakiś przedsiębiorca, jakiś wizjoner, osoba, która coś tworzy, no to jest mega możliwość, żeby w daną osobę zainwestować, która ma jakiś pomysł, który ma jakiś pomysł na swoje życie, działa, coś robi i czerpać z tego zysku. To na giełdzie jest tak samo. Nie inwestujemy w każdą firmę, która się w Polsce otwiera, no bo to nie miałoby sensu. Inwestujemy w konkretne spółki, które dają jakieś możliwości realnego zysku. Długi temat, ciężki temat, to taki wstęp do personalnych tokenów. Wstęp, no na pewno nie będę tego rozwijał w najbliższych filmikach, ale chciałem podzielić się tym, co usłyszałem od Szczepana, bo fajnie mówi, generalnie fajny facet, mądry facet, wizjoner właśnie. On i Rahim Black, to dla mnie to jest chyba czołówka, jeżeli chodzi o blockchain. Jest jeszcze Wapniak, ale Wapniak trochę w innym kierunku działa. Stworzył te swoje, te personalne tokeny, zebrał jakieś pieniądze, później nie za bardzo wiadomo było, co z tym zrobić i trochę hejtu się wylało na niego. Ale to osoby, które idą pierwszy raz tym szlakiem, tak? To najwięcej po dupie dostają. Także wielki szacunek dla nich. Róbcie panowie, co robicie. A później, tak, mi i innym będzie łatwiej tworzyć właśnie personalne tokeny i próbować pozyskiwać inwestorów dla siebie, dla własnych firm do rozwoju. Szybka kawa, znowu standardowo, bo człowiek się nagadał, gardle sucho. Do usłyszenia za chwilę. To na tyle, moi drodzy. Dzień skończymy dzisiaj trochę szybciej. Jeszcze widno, fajnie, wiosna idzie, jest godzina 16:30, jeszcze widno. Jest ładna pogoda, jest na plusie, to najważniejsze. Trzeba trochę zaczerpnąć tego świeżego powietrza, zresetować umysł, bo jutro, cały dzień finansowy. Wystawienie faktur, tego trochę będzie, przeliczanie, sprawdzanie budżetu, sprawdzanie wyników finansowych, także głowa będzie rozwalona kompletnie. Trochę powietrza i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.